Witajcie przyjaciele, mówi pastor Doug Batchelor. Minęło trochę czasu od ostatnich Prophecy News. W tym tygodniu stało się kilka rzeczy, które powinny naprawdę zwrócić uwagę ludzi, a zwłaszcza protestantów. W czwartek 12 października 2019 roku papież opublikował nagranie, w którym proponuje konkretny termin spotkania i apeluje do światowych przywódców o zawiązanie światowego porozumienia w sprawie reedukacji młodych ludzi. Watykan wydał ten dokument zarówno w formie pisemnej, jak i na wideo, gdzie papież go odczytuje. Data to 14 maja 2020 roku. Papież zachęca w nim światowych liderów do przybycia. Może po prostu obejrzyjmy. Drodzy bracia i siostry, w mojej encyklice Laudato Si, tu się zatrzymamy. Na początku papież powołuje się na encyklikę Laudato Si z roku 2015. Odnosi się ona do kwestii środowiska naturalnego. Zwróćcie uwagę, papież rozpoczyna nagranie od swej głośnej encykliki o środowisku naturalnym, która w punkcie 237 mówi: w niedzielę nasz udział w Eucharystii ma szczególne znaczenie. Niedziela, podobnie jak żydowski szabat, ma być dniem uzdrowienia naszych relacji z Bogiem, z samym sobą, innymi ludźmi i całym światem. Encyklika mówi oczywiście o tym, co możemy zrobić, by ratować naszą planetę czy środowisko naturalne, zatrzymać, a nawet odwrócić globalne ocieplenie, ale przekonuje też, że zachowując szabat czy chodząc do kościoła w niedzielę, pozwalamy środowisku odpocząć. Czytamy tam, że niedziela jest dniem zmartwychwstania, pierwszym dniem nowego stworzenia, a jego pierwszymi owocami jest podniesiona ludzkość, obietnica ostatecznego przemienienia całej stworzonej rzeczywistości. Zapowiada ona również ostateczne odpocznienie człowieka w Bogu. Prawo cotygodniowego odpoczynku zabraniało pracy siódmego dnia, tak jest napisane o siódmym dniu, aby wypoczął twój wół i twój osioł i aby wytchnął syn twojej niewolnicy i przychodzień. Odpoczynek pozwala nam widzieć więcej i odradza naszą wrażliwość na dobro innych. Tak więc ogólnie mówi tutaj, że odpoczynek ludzi, odpoczynek zwierząt i środowiska może pomóc w ratowaniu planety. Encyklika zaczyna to nagranie. Niech to nie umknie waszej uwadze. Zaprosiłem wszystkich do współpracy w trosce o nasz wspólny dom. Zachęcił do troski o nasz wspólny dom. Casa comune. Wspólny powszechny dom, czyli nasz świat. Musimy ratować świat. By zrozumieć, jak pilne, urgente oznacza coś pilnego, niecierpiącego zwłoki. Jest wyzwanie, przed którym stoimy. Musimy skupić się na edukacji, która otwiera umysły i serca na pełniejsze zrozumienie rzeczywistości. Potrzebny jest globalny pakt w kwestii edukacji. Potrzeba globalnego paktu w kwestii edukacji. Świat potrzebuje reedukacji. Chcemy, by światowi przywódcy spotkali się i podpisali ten pakt. Pakt to jest poważna, wiążąca umowa, obietnica lub porozumienie. Tak więc każdy jest zaproszony. Ciekaw jestem, kto ten dokument zredaguje. Osobiście domyślam się, że zrobi to Watykan. A jak już każdy zgodzi się, że musimy reedukować świat w sprawach ratowania naszej planety, której celem będzie rozwijanie nowej, globalnej solidarności oraz nowego humanizmu, chciałbym więc ogłosić globalne spotkanie. Pragnę zorganizować wydarzenie na skalę światową, które stworzy nową solidarność. Solidarność, czyli nową jedność. Powtarza to jak mantrę przez cały swój pontyfikat. I nowy humanizm. Zastanawiamy się, co ten nowy humanizm oznacza. Kościoły zwykle niechętnie odnoszą się do humanistycznego punktu widzenia, bo chrześcijanie nie mają poglądów humanistycznych, mają chrześcijańskie, które odbędzie się 14 maja 2020 roku. Podaję więc datę 14 maja 2020 i zaprasza wszystkich do Rzymu. Nadal nie wiadomo, czy będzie to Watykan.
Może być on zbyt mały, by ugościć wszystkich przybyłych. Sądzę, że czekają i chcą się przekonać, ilu i jakich liderów da odpowiedź na to zaproszenie. W czasach wielkich podziałów i tarć musimy scalić nasze wysiłki, zawrzeć edukacyjny sojusz, by formować ludzi dojrzałych, zdolnych żyć w i dla społeczeństwa. Stwierdza, że żyjemy w czasach wielkich podziałów i potrzebujemy ludzi dojrzałych. Czyli ci, co przybędą, to ci dojrzali. Ci, co zgadzają się, że to jedyny sposób ratowania świata. Każda zmiana wymaga procesu edukacji. Nie jesteśmy w stanie dokonać zmiany bez edukacji w tym kierunku. Nie mogę nie zgodzić się z tymi słowami. Jeśli chcesz jakiejś zmiany, to jest potrzebne nauczanie w tym temacie. Nie powinno nas zaskakiwać, że papież, który jest jezuitą, mówi o tym, jak ważna jest edukacja dla zmiany. To jest przecież ich podstawowy środek działania. Prowadzą instytucje edukacyjne na całym świecie. Wiedzą, jak ważne jest, by kształcić, formować, prawie użyłem wyrażenia prać mózgi, w kwestii tego, jak ludzie mają myśleć. Afrykańskie przysłowie głosi, że potrzeba całej wioski, żeby wykształcić dziecko. Musimy stworzyć taką wioskę. To znane przysłowie. Używała go Hillary Clinton przed i w czasie swojej kampanii prezydenckiej. Brzmi to wspaniale, bo wioska to nie miasto, naród, kraj czy jakaś siła polityczna i jest dość przyjazne. Mówi więc, że musimy spojrzeć na świat jako na wioskę, spotkać się jako przywódcy tej wioski i uczyć dzieci. A tak na poważnie, ma on na myśli programowanie dzieci na całym świecie. O to tu chodzi. Razem możemy ukształtować młodych ludzi i zbudować lepszą przyszłość. Po pierwsze, grunt musi zostać oczyszczony z dyskryminacji, o czym wspomniałem w dokumencie, który podpisałem niedawno z wielkim imamem w Al-Azhar w Abu Zhabi. I teraz nie wiem, czy wyłapaliście, ale to jedyna osoba, którą wspomina w całym nagraniu. Co zaskakujące, jest to wielki imam Abu Zhabi. W lutym tego roku papież odbył bezprecedensową podróż. To pierwszy raz, kiedy jakikolwiek papież pojawił się w Arabii Saudyjskiej. Jest to kraj narodzin Mahometa i ostoja islamu. Byłem tam wiele razy. Jest tam największy meczet na świecie. Wygląda oszałamiająco. Kiedy tam byliśmy i spotykaliśmy się z chrześcijanami, było to bardzo mocno kontrolowane. Nie można było spotkać się w samym mieście, gdyż umieszczają chrześcijan poza miastem. Tak więc byłem naprawdę zszokowany, że pozwolili samemu papieżowi wjechać do miasta. Bardzo możliwe, że jest więcej takich ludzi, obcokrajowców mieszkających poza Abu Zhabi, ale pracujących w Abu Zhabi, chociażby Filipińczyków, którzy są katolikami. W tym muzułmańskim kraju jest około miliona katolików. Dziesiątki tysięcy wyszły go powitać, kiedy przyjechał i spotkał się z wielkim imamem. Uściskali się. Uściskał się też z królem. Przyjęli go ciepło, rozłożyli czerwony dywan. Możecie się zastanawiać, o co tu chodzi. Jak mówiłem wcześniej w innych filmach, słuchajcie uważnie. Mamy tutaj króla północy i króla południa. Dwie największe światowe religie to chrześcijaństwo. 2,2 miliarda wyznawców, a potem islam, 1,7 miliarda. Papież mówił, że to bardzo ważne, aby był podpisany dokument pomiędzy tymi dwiema religiami, które są światowymi potęgami, by mógł zaistnieć pokój i harmonia. Myślę więc, że jest to powód, dla którego o tym wspomina. Ten dokument mówi o respektowaniu wolności różnych religii. Innym powodem, dla którego Arabia Saudyjska może być ważnym elementem proroczej układanki, jest fakt, że kilka dni temu Iran zbombardował saudyjskie pola naftowe, co może naprawdę podgrzać sytuację na Bliskim Wschodzie. Może dlatego papież o tym wspomina. Musimy znaleźć sposób,
by ta wioska zaszczepiła we wszystkich świadomość tego, co jednoczy ludzi w różnych sferach życia. Nauce i codzienności, pokoleniach, nauczycielach i uczniach, rodzinach i społeczeństwie obywatelskim, w jego intelektualnym, naukowym, biznesowym i dobroczynnym aspekcie. Papież wzywa przywódców religijnych z przeróżnych obszarów życia, począwszy od ekonomii, przez edukację, czy nawet sport, każdy możliwy aspekt życia społecznego, aby spotkali się razem. To muszą być przywódcy w tych dziedzinach. Mogą się zgłosić i muszą zostać zaakceptowani przez Watykan. Chcę współdziałać z elitą wśród światowych przywódców, którzy powiedzą: musimy podpisać pakt, by ponownie wyedukować młodzież na całym świecie. Liczę na to, że zmienią sposób myślenia młodych pokoleń. Musimy upewnić się, że w tej wiosce globalna współpraca prowadzi do harmonii między mieszkańcami Ziemi a naszym wspólnym domem. Tak więc chcemy zbudować sojusz między mieszkańcami Ziemi a naszym wspólnym domem, światem. To wszystko brzmi całkiem nieźle. W końcu Biblia mówi, że Bóg zniszczy tych, którzy niszczą ziemię. On chce, żebyśmy byli wrażliwi i dbali o ogród, który zasadził. Na początku człowiek miał przecież zarządzać ogrodem Eden. Tak więc to wszystko pięknie brzmi, ale myślę, że musimy czytać między wierszami, wiedząc, co mówią biblijne proroctwa. To jest bardzo znaczący, niezwykły postęp w realizacji papieskiego planu zjednoczenia światowych przywódców religijnych i politycznych, a wszystko pod pozorem dobra naszych dzieci czy planety. Kto by się temu sprzeciwiał? Naprawdę brzmi rewelacyjnie. Tak by edukacja mogła przynieść pokój, sprawiedliwość i otwartość wśród wszystkich członków rodziny ludzkiej oraz dialog między religiami. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ostatnie stwierdzenie. Powiedział: wszyscy ludzie na całym świecie spośród wszystkich religii. Brzmi to jak Apokalipsa 13 rozdział. Z każdego narodu, języka i ludu. Ujął to wszystko w tym ostatnim zdaniu. Światowa wioska. Światowa wioska. Cóż za wspaniały sposób, by przedstawić ogólnoświatowe prawo. Przymuszanie ludzi do myślenia i oddawania czci w konkretny sposób, która byłaby jednocześnie osobistą wioską, należącą do każdego. Musimy oprzeć edukację na założeniu, że wszystko na świecie jest ze sobą ściśle powiązane, więc musimy znaleźć inną wizję przyszłości naszej ekonomii, polityki, wzrostu i rozwoju. Cały świat jest ze sobą połączony. Powinniśmy znaleźć nowy sposób zarządzania gospodarką. Oprócz tego musimy dystrybuować nasze środki, co akurat jest skierowane do mas, które bardzo lubią to słyszeć. W każdym razie papież zbiera to wszystko w jedno. Politykę, narody, światową gospodarkę. Wszystko to musi być ujęte w tym porozumieniu. Musimy mieć odwagę, by szkolić ludzi, którzy będą gotowi poświęcić się służbie społeczności. Teraz mówi, że nie wystarczy nauczać dzieci. To ma być program, w którym będziemy szkolić zainteresowanych dorosłych, jak uczyć dzieci. Z tego względu chciałbym spotkać się z wami w Rzymie, by razem promować współpracę w edukacji. No więc, jak można odrzucić zaproszenie od papieża? Zaprasza przywódców, mówiąc: chciałbym się spotkać z wami w Rzymie, by razem promować współpracę w edukacji, ogólnoświatową współpracę. Dołączam się do was w apelowaniu do wpływowych osób publicznych. Teraz mówi: nie tylko zapraszam osobiście światowych przywódców. Chcę również, abyście dołączyli do mnie i naciskali na nich, by przybyli. Mówi do zwykłych ludzi: powiedzcie swoim przywódcom, politycznym, biznesowym, ekonomicznym, nawet wspomina ludzi ze świata sportu. Każdy, kto ma wpływy,
Ci mają być zachęcani przez zwykłych ludzi, by przybyć na to spotkanie i podpisać globalny pakt. Można się zastanawiać, czy jest to nieszkodliwe, ale wierzcie mi lub nie, mi włosy dęba stają. Które są już zaangażowane na tym wrażliwym polu, jakim jest edukacja. Jestem pewien, że nie wycofają się. Będziemy więc edukować przyszłe pokolenia i nie wycofamy się. Tak właśnie stwierdził. Razem szukajmy rozwiązań i podejmijmy proces zmiany bez strachu. Myślę, że to całkiem ciekawe. Powiedział, zbierzmy się razem i będziemy szukać rozwiązań. Możecie być pewni, że gdy przywódcy przyjadą, jakiś dokument będzie już przygotowany. A tak to zwykle w życiu jest, iż ten, kto wyznacza datę spotkania, jego cel, miejsce, ten temu spotkaniu przewodzi. Nie ma wątpliwości, kto będzie przywódcą. Zachęcam każdego z was, by poważnie potraktował to porozumienie, a więc porozumienie. Nasze spotkanie odbędzie się 14 maja 2020 roku w Rzymie. Czekam na was, już witam i błogosławię. Dziękuję. Dziękuję. Udziela swoich błogosławieństw i dodaje, liczę, że cię tu zobaczę. Jest to bardzo bezpośredni apel zarówno do zwykłych ludzi, jak i do przywódców na całym świecie, by przybyli 14 maja 2020 roku do Rzymu. Być może w jakimś większym miejscu zgromadzeń, może w samym Watykanie. Papież powie, musimy podpisać globalne porozumienie, by zjednoczyć świat, edukować młodzież, ratować środowisko, konkretne sprawy, które możemy zrobić. I zaczyna od odniesienia się do swojej encykliki o środowisku naturalnym, gdzie między innymi wspomina wyraźnie o szabacie. Moi drodzy, nie mogłem pozostawić tego bez reakcji. Jest też coś, co zostało wspomniane w artykule opublikowanym przez Watykan. Zapraszamy organizacje międzynarodowe, możecie sprawdzić to sami na stronie Watykanu, zapraszamy organizacje międzynarodowe i, zwróćcie uwagę, możnych ziemi. To bardzo mnie uderza, bo brzmi dokładnie jak w Apokalipsie. Gdy kupcy twoi byli wielmożami ziemi, tak mówi Biblia, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody. Może jestem jedynym, który uważa, że temu trzeba się uważnie przyglądać. Jestem ciekaw. Ilu protestanckich przywódców i edukatorów i skąd odpowie na to wezwanie mówiąc, dopiszcie mnie, papieżu będę i chętnie dowiem się czegoś więcej o tym pakcie. Musimy się modlić, bo ten dzień nadchodzi. Biblia mówi, że proroctwa mogą spełniać się wolno, ale wypełnią się na pewno i sądzę, że widzimy kolejny element układanki, kolejny sygnał ostrzegawczy, kolejne tyknięcie wskazówki czy uderzenie dzwonu w proroczym Bożym zegarze. Zachęcam do obejrzenia naszego filmu pod tytułem Oblubienica, Bestia i Babilon. On pomoże wam zrozumieć, dlaczego tego typu wydarzenia są tak ważne. Na tej stronie powinien być link, gdzie możecie znaleźć więcej informacji. Zachęcam, żeby wasi przyjaciele również podlajkowali i udostępnili ten materiał. Każda łapka w górę sprawia, że łatwiej jest innym na niego trafić. Módlcie się i do zobaczenia w następnej odsłonie Prophecy News.